Dzisiejszy wynik to mój rekord życiowy. No, na początku konkursu nie czułam się za dobrze, jednak w próbnych wszystko wskazywało na to, że będzie dobrze, ale w konkursowych pchnięciach już tych pierwszych dwóch coś tam zaczęło się dziać, musiałam się trochę uspokoić. No, nie ukrywam, że byłam trochę zmęczona, bo wczoraj 7 godzin prowadzić samochód, tutaj przyjechać do Kielc, to jest dramat. Ale fajnie, że pomimo tego wszystkiego się udało pchnąć tyle i oby jak najdalej w dalszych startach. No, mam nadzieję, że może w tym sezonie uda mi się pokazać na tych zawodach diamentowej ligi, aczkolwiek no zobaczymy, wszystko zależy od tego, jak mój menadżer to wszystko załatwi. No, my nastawiamy się raczej na Mistrzostwa Europy i tam chcemy powalczyć o jak najwyższą lokatę. Usatysfakcjonuje mnie rekord Polski U23, aczkolwiek tak jak rok temu mówiłam, w tamtym roku też na tych zawodach w Kielcach pchnęłam 17 metrów pierwszy raz, dzisiaj pchnęłam 18 metrów pierwszy raz i miejmy nadzieję, że jak już raz przekroczyłam tą granicę, to jakoś dalej pójdzie, tak jak w tamtym sezonie.